Po kontrowersyjnym wystąpieniu Petra Gecko, jakim ją besidował 2 tygodnie temu, hołosti sprawi zabrał deputat Werchownej Rady Ukrainy Iwan Buszko. Uważa win Petra Gecka za osobą z skrajnymi pohladami, które nie oddają zagalnego nastroju sospilstwa na podkarpackie Rusy. Do najważniejszych problemów Rusnaków poza neuznaniem ich za narodową mniejszość na Ukrainie uznał długoletni czarny PR separatystów, jak nie uznają niejakiej władzy nad sobą. Na szczęście w ostatnim czasie pogląd to zaczął się zmieniać i teraz już ludzie przestają stawiać znak równości między słowem Rusyn i separatysta. Żeby zaradyty projawom radykalizacji, Iwan Buszko zajawił, że trzeba dać w końcu prawo Rusnakom do samostanowienia i je to pragnienia historycznej sprawiedliwości. Dzierżawna władza, jako od roku ignoruje prośby Rusnakiu, też jest winna napiętej sytuacji w regionie. Dobrym rozwiązaniem problemu rosyjskiej mniejszości na podkarpackiej Rusy byłoby uznanie ich za korzenny naród Zakarpatia przez Werchowną Radę Ukrainy. W poślednim czasie Werchowna Rada Ukrainy uznała Tatarów za korzenny naród Krymu. Uznanie przez dzierżawę za korzenny naród daje prawa do samowyznaczenia politycznego, ekonomicznego, prawnego, socjalnego i kulturnej samobytności. Jest to zabezpieczenie przed przymusową asymilacją i zabezpieczenie duchowo-kulturnych czynności. Takie wyznaczenie Rusyniu za korzenny naród Zakarpatia byłoby najlepszą metodą na różne separatystyczne działania. Iwan Buszko w najbliższym czasie planuje przyrychtować odpowiednią postanowę Werchownej Rady Ukrainy. Jej przyjęcie byłoby wielkim krokiem do odnowienia historycznej sprawiedliwości w samoutwierdzeniu rosyjskiego narodu na Zakarpatiu.